Będę mu koła zabuksowały, ale widzimy dobrze ugnieciony, miniany wał wytrzymuje. Angeli pokonał już 70, 80, 90 metrów. Widać, żółta przyczepa na razie nie stawiła zbyt dużego oporu. Bułka, oby jak najdalej. Martin Hess w ciągniku klas. Nieustraszeniem mknie do mety. Czy będzie full pull? O tym się za chwileczkę już przekonamy. Ciągnik dymi coraz mocniej, ale to nic strasznego. To jest tym wszystkim. Wystartował. Peter Rózny, swoim dymem. Mamy kontakt z niebem. Piękna, czarna góra. Norma spalin euro 5 albo 6. I ma... Kibisujemy! Angeli Ernesto! Widzimy o wiele większe obciążenie. Cóż za kłęby dymu! Ale się nie poddaje! Proszę zobaczyć! Jazda na dwóch kółkach! Troszeczkę ściąga go w prawą część stołu, ale się nie poddaje! Proszę zobaczyć, co za pokaz! Niestety! Mamy zielone światło! Gaz do dechy i do przodu! Proszę zobaczyć, świetny pokaz. Ciągnik szybko mknie do mety. Czy pokona 50 metrów? Chyba się udało. Jest bardzo blisko wyniku swojego poprzednika. Kłęby. Proszę Państwa, trzymajmy kciuki za Andreasa Lejmana. Zeton 57-11. Od 365 koni w tył! Cóż za huk! Proszę tylko zobaczyć, z jaką prędkością obracają się koła. Potężne kłęby dymu i z zawrotną prędkością nie do mety. Czy osiągnie punktu? Za chwileczkę się dowiemy. Zestaw się zatrzymał. Wydaje się było bardzo blisko. Ale czy na pewno full pull? Musimy chwileczkę poczekać na wyniki zespołu sędziowskiego. Wspomnę tylko, że za kierownicą Zeusa, który pod maską ma 1000 koni mechanicznych, siedzi Włoch Giuseppe Altello. I oczywiście mamy pierwszy full pull w kategorii traków. Zdaje się, że mamy już zielone światło. Ostatnie przygotowania. Rocking Horse, akcji! 1600 koni mechanicznych! I kłęby dymu poszły! I wystartował! Proszę zobaczyć, co za fenomenalny początek. Nie spodziewałem się, że kierowca może jechać na dwóch kółkach. Trzeba być niezwykle uważnym, żeby nacieszyć się tym sportem. Przejazd. Jeszcze kilka sekund i do boju!
Co za widok! Luigi nie do końca z zawrotną prędkością. Mamy kolejny full pull. O ja pierdzielę, ale hałas, co się dzieje? Hałas nie minął szerny, ale przejazd tak jakby niekompletny. Ej, nie, jeszcze raz, jak chcesz. Lecimy, ludzie, lecimy! Znacznie lepszy wynik! Full pull! Ledwo wyhamowali przed autostradą. Hamowali było najlepsze, ja piernik! Zeus! Proszę zobaczyć, kulawia jazdę na dwóch kółkach. Lina wprost wypada spod bieżnika pełnej osi ciężarówki. Kłęby czarnego dymu, ale nie ma full pulla! Proszę zobaczyć, jak kilkaset kilogramów obciążenia wpłynęło na zachowanie tej ciężarówki. Z jakim wynikiem ukończył zawody Giuseppe Aruntello, reprezentant Włoch? Przypomnę, ciężarówka Zeus, 1000 koni mechanicznych z 18-litrowego silnika. Cały zestaw waży 8,5 tony. Ciężarówka jeszcze wydaje ostatnie skupienie, delikatna kulka dymu, to oznaka, że wszystko jest w porządku. Mamy zielone światło, czekamy tylko na start. Puszczamy sprzęgło, gaz do dechy i full pull. Świetna jazda na dwóch kółkach. To będzie full pull. Zawodnik daje z siebie wszystko. Proszę tylko zobaczyć. Brawa, Ogoski. Piękny pokaz i mamy full pull. Wielkie gratulacje. Wow. Nawet szarko za tym. Również mamy jazdę na dwóch kółkach. Aglina wszystko wypala spod bieżniku tej osi. Kłęby czarnego dymu towarzyszące jeździe. Czy dobitnie do mety? Czy będzie 100 metrów i full pull? Państwo, którzy tam są w okolicy końca trybun, pewnie widzą lepiej. Za chwileczkę poczekamy na ostateczny wynik. Czy będziemy mieli kolejny full pull w drugim przejeździe? Jak spisał się Luigi Nomurano? Czy będzie jazda na dwóch kółkach? Póki co mamy kłęby czarnego dymu. Potężny hałas, zawrotna prędkość i wszystko wskazuje, że będzie full pull. I jest! Wielkie brawa! To był za przejazd! Brawa, brawa dla tej ekipy! Jaki będzie wynik? Duża, wspaniała jazda. Początek wyśmienity. Jazda na dwóch kółkach. Przed Państwem z Istra Newbold Hill. 10 litrów pojemności, 4000 koni mechanicznych. Oj, będzie się działo.
prawo, prawo. Przednia oś w górze. Z jakim wynikiem ukończył rywalizację? Trzymajmy kciuki. Znowu nie ma pełnego uciągu. Na początku koła dość agresywny. Trzymamy kciuki. Do boju! Oj, bardzo wysoko wystartował. Plus podliny posypało się na lewo i na prawo. Ale dlaczego nie przegłoszył? Wystartował. Już znacznie lepszy wynik. Co 5000 koni mechanicznych. Mamy mocno kciuki. Oj, zakurzyło się, zakurzyło, ale jaki mamy wynik piękny. Wielkie brawa. Maltops i Abfutel. Za kierownicą Rowen Zinstra. 4000 koni mechanicznych. No i posypała się zmina. Udało się. Jazda na dwóch punktach, podupaj standard. Ale jeszcze nie było z przodu. Lewo, brawo. Tyle do przodu. Napowiada się świetny wynik. Z mostu decybeli, co za przejazd!